Poza przepięknym rynkiem Starego Miasta trzeba w Świdnicy na Dolnym Śląsku koniecznie odwiedzić jeszcze kilka miejsc. Wśród nich średniowieczną katedrę. Jak bardzo wyróżnia się jej sylweta w panoramie miasta, widać najlepiej, gdy przyjrzymy się makiecie dawnej Świdnicy, którą umieszczono w sąsiedztwie. Świątynia potężnieje nad miastem, przypominając o jego dawnym znaczeniu. Mówimy wszak o stolicy ważnego niegdyś księstwa. Widzimy tu jedną z najwyższych wież kościelnych Europy, najwyższą na całym Górnym i Dolnym Śląsku. Całe 103 metry, co oznacza, iż przegrywają z nią na przykład wszystkie wieże Wrocławia. Bardzo ciekawa średniowieczna fasada katedry przepruta jest monumentalnym gotyckim oknem, 18 metrów wysokości i aż 4 portalami wejściowymi, jakby dla kontrastu dość skromnych rozmiarów. Jednego z tych wejść strzegą dwaj średniowieczni patroni kościoła. Pierwszy to narodowy święty Czechów, Wacław. Drugi z nich ważny dla Polaków, święty Stanisław z Krakowa. To niecodzienny zestaw w mieście, którego większość mieszkańców przez setki lat stanowili Niemcy. Można więc powiedzieć, iż świdnicka świątynia urasta do symbolu pokojowej koegzystencji całego polsko-czesko-niemieckiego pogranicza. We wnętrzu oszałamia gigantyczna kubatura przestrzeni. Katedra w Świdnicy jest większa od katedry świętego Szczepana w Wiedniu czy świętego Wita w czeskiej Pradze. W średniowieczu to był naprawdę wyczyn. Prowincjonalne wydawałoby się miasto, tak ostentacyjnie pokazało swoją zamożność. Księstwo świdnickie było niegdyś naprawdę liczącą się potęgą. Jej ślad znajdziemy również na suficie kaplicy marmurowej. Niemiecki artysta z dumą ukazuje polskiego księcia Bolka II, który zawierza całe swoje księstwo Matce Boskiej. W tle oczywiście nie mogło zabraknąć imponującej wieży świdnickiego kościoła. Kaplica marmurowa jest jedną z najpiękniejszych w katedrze. Nazwę bierze od barokowego ołtarza Matki Boskiej Świdnickiej Dłuta Johanna Rigla, o którym za chwilę opowiemy. Dwie postacie stojące przy kolumnach to rodzice Matki Boskiej. Święta Anna, cóż za rzeźba szat, jak umiejętnie zatrzymany w kamieniu gwałtowny powiew wiatru. Oraz święty Joachim. W ołtarzu Misterium Tajemnicy. Stareńki, słynący cudami obraz Matki Boskiej Świdnickiej, dawniej cel tysięcy pielgrzymów, a i dziś przedmiot żarliwego kultu. Następna kaplica, której się przyjrzymy, jest również dziełem Johanna Rigla, zakonnika, jezuity, a jednocześnie kształconego w dalekim Paryżu rzeźbiarza. Stworzył on praktycznie cały barokowy wystrój świdnickiej katedry. Jest tych obiektów mnóstwo. Musiał być więc artystą niezwykle pracowitym i wszechstronnym. Oto kaplica Serca Jezusowego ozdobiona niecodziennym akcesorium, gargantuicznych rozmiarów koroną Habsburgów. To na polecenie cesarza z tego rodu nastąpiło przywracanie katolicyzmu na Śląsku i ubieranie starych kościołów w nowe, barokowe szaty. W ołtarzu wspaniałe, trójwymiarowe przedstawienie Ostatniej Wieczerzy. Tylko jedna z tych postaci wie o naszej obecności. To Judasz ze swoją sakiewką. Jeżeli, nie daj Boże, będziecie Państwo mieli kłopoty z Temidą, koniecznie trzeba zajrzeć do katedry świdnickiej, gdyż nie wszystko stracone. Oto święty Tadeusz Juda, orędownik w sprawach beznadziejnych,
jak się okazuje, także i tych związanych z sądownictwem, czego symbolem są miecz i kajdany pod biurkiem sędziego. Cały ołtarz w kształcie płaskorzeźbionej tablicy to także dzieło Johanna Rydla. Obok znajduje się tworzący z nim parę kolejny ołtarz tego typu, tym razem poświęcony, o zgrozo, Łotrowi. Tak, to nie Jezus wisi tu na krzyżu, tylko Łotr, ale ten dobry. Tradycja przypisuje mu imię Dyzma i widzi go jeszcze w kilku biblijnych scenach. Na przykład złoczyńcy, którego uczynki naprawiał później miłosierny Samarytanin. Czas na ołtarz główny. Johann Rydel oparł się tu na wzorcu widzianym podczas nauki w Paryżu. Wieńczał go przeogromne kręgi, symbolizujące kolejne sfery nieba. Tak oto przedstawia się ten imponujący widok odprawiającemu nabożeństwo kapłanowi. Pilnowanie swego największego dzieła rzeźbiarz powierzył świętym wyćwiczonym w sztuce żołnierskiej, rycerzom, świętemu Jerzemu i Florianowi. Bardzo dynamicznie przedstawione figury kontrastują ze spokojnymi pozami patronów katedry, Wacławem i Stanisławem. Z barokowych pereł tej świątyni trzeba jeszcze zwrócić uwagę na organy. Tym razem swój udział miał tu inny świdnicki mistrz doby baroku, Georg Weber, twórca większości rzeźb na rynku Starego Miasta. Oraz na okazałą ambonę ponownie autorstwa Joachima Rydla, której kształt podpatrzył podczas pobytu w Pradze. Na koniec wątku barokowego przyjrzyjmy się jeszcze ogromnym obrazom zawieszonym w nawie głównej. Ale nie o ich zawartość nam chodzi, a o ramy. Przebogate sploty akantu, w których widź wplatają się wstęgi, łodygi, owoce, tworzą niezwykle misterne arcydzieło sztuki użytkowej. Spróbujmy narysować taką ramę. Ileż to pochłonie czasu, nawet jeśli ktoś potrafi. A co dopiero wykonać ją w drewnie? To chyba dowód na to, iż ludziom przed nami jakby trochę więcej się chciało. W świdnickiej katedrze zachowało się też kilka zabytków, i to wysokiej klasy, sprzed okresu baroku. Z renesansu pochodzi budząca zachwyt historyków sztuki chrzcielnica, w której boki wmontowano alabastrowe tablice ze scenami charakterystycznymi dla protestantów. Dzieło powstało za ich rządów w świątyni. Autorem chrzcielnicy jest Friedrich Gross, który uciekł tu z Wrocławia przed zarazą. Alabaster to drogie i wyjątkowo trudne tworzywo, dlatego wykonanych w nim dzieł jest na całym Śląsku dosłownie kilka. Od świdnickiej chrzcielnicy długo nie można oderwać wzroku, gdyż w jej przypadku rzeźbiarz poradził sobie z tym materiałem po mistrzowsku. Na koniec zostawiliśmy perłę najcenniejszą, i to jeszcze z czasów średniowiecza. Skrywa ją tak zwany chór mieszczan. Jest to najstarszy w tej świątyni, a jednocześnie najcenniejszy ze wszystkich jej zabytków. Ołtarz Zaśnięcia Matki Boskiej. Skojarzenia z Krakowem są tu jak najbardziej uzasadnione. Mało kto wie, że świdniccy mieszczanie byli współfundatorami krakowskiego dzieła Wita Stwosza. Całość wywiera piorunujące wrażenie, absolutnie przeczące często spotykanej ocenie, iż sztuka średniowieczna może być piękną dla wąskiej tylko grupy specjalistów. Katedra w Świdnicy skrywa jeszcze dziesiątki innych dzieł sztuki, efektów ludzkiego natchnienia, talentu, ale i tytanicznej pracy. Warto tu zaglądać częściej, by kontemplować, i to jest chyba dobre określenie,
to, co minione pokolenia wykonały i pozostawiły po sobie w tej prawdziwej skarbnicy sztuki.